Kilkanaście minut po konferencji prasowej zapowiadającej walkę Mariusza Wacha z Władimirem Kliczko rozmawiamy z Januszem Pinderą. Mariusz Wach jako czwarty będzie próbował wywalczyć zawodowe Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z polskich pięściarzy. Czy te jego gabaryty faktycznie czynią go lepszym pretendentem, bardziej groźnym dla tytułu, dla posiadacza tych mistrzowskich pasów niż Tomka Adamka, Alberta Sosnowskiego w niedawnej przyszłości? Jeszcze liczę Stanleya Ketchela, chociaż był Amerykaninem, ale polskiego pochodzenia, kiedy walczył z Jackiem Johnsonem. Natomiast no niewątpliwie te warunki troszkę zmieniają optykę spojrzenia na ten pojedynek, bo o ile powiedzmy ta dysproporcja w przypadku i Sosnowskiego, i Adamka była znacząca, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No ring to potwierdził, że tak naprawdę i Sosnowski, i Adamek, co szczególnie w tym drugim przypadku było jednak pewnego rodzaju zaskoczeniem, bo liczono, że Adamek nawiąże przynajmniej w jakiejś części wyrównaną walkę przez kilka rund, przynajmniej z Witalijem, a przecież była przewaga miażdżąca, wiadomo jak to się skończyło. O tyle tu oczywiście ja mam nadzieję, że przynajmniej w jakiejś fazie tego pojedynku Mariusz sprawi trochę kłopotów Władimirowi, choć oczywiście boję się jednej rzeczy, że go jednak zniszczy ta przedstartowa trema, bo on dzisiaj jest oczywiście pewny siebie, wypowiada się z dużym spokojem o czekającym go przecież największym wyzwaniu w jego bokserskim życiu, ale doskonale wiem z doświadczenia, że nawet najwięksi twardziele w szatni przed walką pękają i tylko nielicznym udaje się zachować ten olimpijski spokój w trakcie walki. Oby Mariusz był jednym z tych, którym się to udało, prawda? Bo ten spokój będzie szalenie istotny, bo jeśli przegra sam ze sobą, to oczywiście tak naprawdę walki nie będzie. To wtedy pokona go błyskawicznie Władimir, bo Władimir to nie jest taki pięściarz, który lubi oszczędzać swoich rywali. Jeżeli raz trafi, to skończy. To Witalij raczej jest taki, który lubi się pobawić trochę jak kot z myszą ze swoimi przeciwnikami i przeciąga te męczarnie długo. Natomiast Władimir nie. Władimir i na treningach, i w trakcie walki, jeśli już raz trafi porządnie, to dąży do zakończenia pojedynku. No cóż to można powiedzieć, no przecież wiadomo, że faworytem w tej walce i to zdecydowanym będzie Władimir. Natomiast pytanie tylko, jaka będzie przewaga szybkości Władimira, to jest dla mnie ten istotny element. Słyszę tutaj, że dużo pracują nad nim portorykańscy trenerzy na czele z Dylanem, bardzo solidnym fachowcem, nad tym, żeby właśnie nie było tej dużej dysproporcji, kiedy wyjdą do ringu z Władimirem 10 listopada. Mają być przygotowania wysokogórskie, no trochę niebezpieczne. Zawsze wiem, że takie przygotowania rodzą pewne komplikacje, ale mam nadzieję, że trener jest na tyle doświadczony, że sobie z tym poradzi. Natomiast Władimir, wiadomo, Władimir ma ze sobą doświadczenie. Ogromne doświadczenie wyniesione z walk z całą czołówką kategorii ciężkiej. Tego brakuje na pewno Wachowi. Pytanie, czy powinien tą walkę brać teraz, czy poczekać. Racjonalnie patrząc na sprawy, powinien poczekać. Moim zdaniem bierze ten pojedynek za wcześnie, ale z drugiej strony mamy świadomość tego, że taka propozycja mogłaby się na przykład nie powtórzyć za rok. To jest szansa zarabienia i sporych pieniędzy, no i też zaistnienia bardzo szeroko w oczach opinii publicznej. Możemy sobie wyobrazić, że Wach toczy dobry, wyrównany pojedynek, przegrywa na punkty i otwierają się szeroko drzwi do innych ciekawych walk. Padają kolejne propozycje, dobrze płatne. On do tej pory na boksie się nie dorobił, także to będzie właściwie pierwszy dobrze płatny pojedynek dla niego. Także to też trzeba brać pod uwagę. Ma 33 lata rodziny i tak propozycja to jest dla niego taką propozycją z rzędu tych, którym się nie odmawia. No, także rozumiem tutaj Wacha, rozumiem jego promotora. Wiem, że te propozycje były już wcześniej i wtedy odmawiano. Ja myślę, że oni też doskonale zdali sobie sprawę, że gdyby mieli pewność, że taka propozycja powtórzy się o tej samej porze przyszłego roku, to by zdecydowali się taką walkę stoczyć. Ale z tego, co mówił Mariusz Kołodziej, ja mówię, że to po prostu nie było chętnych na walkę z Mariuszem Wachem, a więc jakby nie było tego, co istotne w boksie, pieniędzy. A więc wzięto tą propozycję Władimira, myślę, że z dobrodziejstwem inwentarza, bo jednak to była propozycja, która tak naprawdę była jedyną godną rozpatrzenia. Decyzja była jakby podobno podejmowana
wspólnie, oczywiście decydujący głos miał Mariusz i on zdecydował się, że bierze ten pojedynek, a więc no widać, że psychicznie jest gdzieś tam wewnętrznie przygotowany na to. Zresztą pamiętam zawsze rozmowy z Mariuszem, on zawsze wierzył w to, że będzie wygrywał, nawet kiedy mu się te porażki zdarzały w karierze amatorskiej. Przecież walczył bardzo twardo o prawo startu w Igrzyskach Olimpijskich w Atenach. Niewiele zabrakło, był rezerwowym. Ja myślę, że gdyby jeszcze został rok na amatorskich ringach, to miałby medal mistrza świata w Mianiangu. Wtedy kilku zawodników podpisało zawodowe kontrakty, między innymi Aleksander Powietkin, król tej kategorii, no ale śpieszył się do tego zawodostwa i później, jak ja mówię, parę lat przesiedział w lodówce, bo nie miano specjalnie dla niego czasu. Myślę, że ta kariera, te kilka lat, to były zmarnowane lata Mariusza Wacha. Troszkę ich szkoda, bo to były ważne lata w karierze Wacha. Dobrze, że nie skończyło się zakończeniem kariery przedwczesnej. Dobrze, że wyjechał do Stanów, dostał jakby nowe życie bokserskie i teraz kwapliwie z tego korzysta. Myślę, że jeszcze kilka lat nawet nie marzył o czymś takim, że będzie walczył o tyle mistrzowskich pasów i to prestiżowych pasów tej kategorii z kimś takim jak Władimir Kliczko. A więc no, to go napędza jeszcze psychicznie i będzie, fizycznie będzie przygotowany na pewno do tej walki bardzo dobrze. Czy sprosta psychicznie i czysto boksersko, to już jest temat na inne opowiadanie. Przekonamy się 10 listopada w Hamburgu.